1428 roku wyprawa husytów na Śląsk, którzy zdobywają większość zamków i warowni, była to wojna religijna tocząca się między husytami a Luksemburgami. W czasie krucjat wojska husyckie prowadziły działania wojenne na terenach Śląska, Czech i Niemiec. Na teren obecnej gminy Miroszów wkroczyły zbrojnie powstańcze wojska husyckie, w efekcie czego Miroszów i pobliskie wioski zostały doszczętnie zniszczone. Wojska husyckie w zasadzie nie miały z tym specjalnych problemów. Raz, że ich siły były zdecydowanie większe niż siły obrońców. Dwa, że byli oni lepiej uzbrojeni. A i pewnie duży wpływ na ich walkę miał fakt poczucia wyższości nad atakowanymi. Husyci po zdobyciu miasta z reguły przystępowali do prawdziwej rzezi. Nie miało dla nich znaczenia, czy mieli przed sobą kobiety, dzieci czy mężczyzn. Ludność Friedlandu, Mieroszowa, przed tą zgubną zarazą, uciekali w zalesione okolice kanionów, w kierunku Rosenau, Różana. Ukrywali się tu z bydłem i dobytkiem, szukali tutaj bezpieczeństwa. Idziemy dawną drogą, gdzie w czasach wojny ukrywali się mieszkańcy Mieroszowa. Po wojnach 30-letniej i 7-letniej las z wąwozami na zachód od Kościelnej Góry w XVII wieku, gdy Parkowa Góra nie była jeszcze parkiem. Dawny teren z wąwozami nazwany wówczas Obora, Kuchstal Park. Mapy z tego okresu widać dokładnie położenie Kuchstal, gdzie na wschodnim skraju w zalesionym wąwozie był tak zwany leśny dom, instytucja społeczna w mieście. Dla dzieci w czasie letnich wakacji szkolnych zebrali się na ringu i pod kierownictwem nauczycieli z kościelnej szli do leśnego domu. Przy wejściu stały rozstawione namioty i kuchnia polowa, leżaki i koce były dostępne. W razie niepogody na placu zabaw śpiewali, tańczyli i grał bardzo prosty teatr. Droga ucieczki przed najazdami, sal Friedland do wąwozów, to droga dzisiaj, ulica Chorza. Drogi te, po tak długim okresie nieużywania, są niekiedy mało widoczne.
a to droga prowadząca z rynku przez Kirchberg, Kościelna Góra, do obory Kukstallen. Las z wąwozami, gdzie po przednich czasach wojen ukrywali się mieszkańcy Mieroszowa, ale także w 1945 roku szukali bezpieczeństwa tutaj. Budynek w rynku numer 27, wybudowany w 1734 roku, znajdują się na nim pilastry, które ukazują historię Mieroszowa. Na jednym z nich pokazano historię obora, Kukstallpark, gdzie w zalesionym wąwozie był tak zwany leśny dom,